Czwarty etap rejsu morskim szlakiem Polonii 2015 planowany był z Trondheim do Bodø. Popłynęliśmy troszeczkę dalej, ale od początku. Do Trondheim doleciliśmy samolotem. Lotnisko od miasta jest w odległości 35 minut jadąc kolejką. Trasa jest bardzo malownicza, bo nad samym brzegiem fiordu Trondheimsfjorden. Dotarliśmy do pięknej mariny. Chwila na zaokrętowanie i chcemy zobaczyć miasto. Czasu mamy mało, bo chcemy szybko płynąć dalej. Trondheim. Zwiedzanie zaczynamy od pięknej gotyckiej katedry Nidaros, która została wybudowana w 1152 roku. Katedra wzorowana była na angielskiej katedrze w Canterbury. Ta największa w całej Skandynawii świątynia jest miejscem pochówku króla Norwegii Olafa II. Wprowadził on w swym kraju chrześcijaństwo i przez wiele lat po jego śmierci jego grób był miejscem pielgrzymek. Prace nad katedrą rozpoczęły się około 1070 roku, a zakończyły dopiero około 1300. Na przestrzeni lat katedra była wielokrotnie niszczona przez pożary. Na frontowej ścianie katedry znajduje się 57 rzeźb apostołów i świętych. Trondheim położone jest w miejscu, gdzie rzeka Nidelava spotyka fiord Trondheimsfjorden. Jest tu zabytkowy most Gamle Bybro, zwany również jako Brama Szczęścia. Gamle Bybro był mostem o drewnianej konstrukcji, wspartej na trzech kamiennych przyporach. Na jego środku znajdowała się żelazna brama. Służyła ona jako bramka miejska Trondheim do 1816 roku. Po obu stronach mostu znajdowały się rogatki, gdzie pobierano myto, oraz strażnice. Zachodnia strażnica istnieje do dziś. Dalej widzimy starówkę Beklandet. To stojące na palach nad rzeką Nidelva drewniane domy i magazyny kupieckie z XVII i XVIII wieku. Znajduje się tutaj także wiele malowniczych knajpek i restauracji z pięknymi widokami na rzekę. Dzielnica ta została po raz pierwszy zbudowana w XVII wieku, lecz później została częściowo zniszczona przez Szwedów. Odrestaurowano ją i dzisiaj stanowi prawdziwe kulturowe piękno. Dalej spacerując wchodzimy do nowej części miasta. Trondheim posiada także nowoczesną dzielnicę Nedre Elvehamn, wybudowaną na terenach pofabrycznych. Dzielnica zdominowana przez ekskluzywne apartamentowce oraz sklepy i restauracje. Budynki Trondheim Mechaniske Werkstede, czyli zakładów mechanicznych, przy Nolde Elvehamn, w których od 1850 do 1983 roku istniał port i stocznia, połączone są z centrum za pomocą dużego mostu z ruchem pieszo-rowerowym. Bardzo ciekawy most. Tereny zwane dawniej tavern stały się w krótkim czasie bardzo popularnym miejscem spotkań. Spacer w pięknym słońcu, podkreślającym uroki tego miasta, jest bardzo przyjemny. Podczas prześlenia letniego słońce wschodzi tu o 3 rano, a zachodzi o 23:40, ale zostaje zaraz za horyzontem. To powoduje, że pomiędzy 20 maja a 20 lipca nie ma w nocy ciemności. Po powrocie do mariny czas ruszać dalej. Ostatnie spojrzenie na to piękne miejsce, mimo późnej, już wieczornej godziny, słońce wyjątkowo wysoko.
żegnamy malownicze Trondheim. Nic tak nie poprawia humorów jak dobry posiłek. Załoga czwartego etapu to 7 osób. Kapitan Romek Nowak, w tym momencie za sterem, za nim ja i Stasiu Piotrowski, jako druga wachta. Pierwsza wachta to Leszek Krause i Sławek Wegna. Trzecia wachta to Tomek Niewkowski i Asia Joanna Głowacka. Rejs jest pod nazwą Morskim Szlakiem Polonii, czyli na trasie rejsu mamy spotkania z Polonią. Na naszym etapie Polonię zaprosiliśmy na cały czwarty etap rejsu. Joanna Głowacka, Asia, mieszka od ponad 20 lat w Kanadzie i przyleciała specjalnie na zaproszenie kapitana. Wyjątkowo miła i ciepła osoba. Pogoda nam dopisuje, oglądamy wspaniałe widoki i delektujemy się fantastyczną, lajtową żeglugą. Jest godzina 11 w nocy, a Stasiu pod pokładem czyta książkę przy dziennym świetle. To są właśnie tu białe noce. Za godzinę zaczyna się nasza wachta. Słońce jeszcze nie zaszło. No dobra. Godzina 00. Karinka za sterem i widać ją jakby było 12 w południe, a tu jest 12 w nocy. Słońce nie ma zamiaru zachodzić jeszcze. Dzielny sternik. Zaczynaliśmy wachtę o 12 w nocy. Jeszcze została nam godzina wachty. Po 3 godzinach mamy już zupełnie widno. Ale ciemno nie było wcale, więc co tu się miało rozwidniać? I na jednej wachcie mamy wschód słońca, na jednej wachcie mamy zachód słońca i wschód. Dopływamy do małej miejscowości Rørvik. Miasteczko liczące zaledwie 3000 mieszkańców. To porcik rybacki w typowej scenerii wybrzeża. Oglądamy tutaj podobne stare domy rybackie budowane na palach. Tyle, że głównymi mieszkańcami teraz to są mewy. Upodobały sobie dachy i inne zakamarki i tam pozakładały gniazda. Ostatnie spojrzenie i kurs na północ dalej. Klar na pokładzie. Coś się pogoda psuje. Robi się zimno i mokro. Cóż, w rejsach tak bywa. A za sterem trzeba stać. Bo Solanus nie posiada automatycznego pilota.
Trzeba przyznać, że za sterem jednak zimno, ale wspomagamy jak się da. Gorąca kawa i czekoladka na przekąskę poprawia doskonale humory, a i padać trochę przestało. Niebieskie niebo i znów jest pięknie. Kapitan ze sterem, to znaczy, że wpływamy do kolejnego portu. Tym razem to Sandnes Ioan, miasto w Norwegii w okręgu Nordland. Kolejny mały port rybacki. Cicho, spokojnie. Chodząc po mieście odwiedziliśmy miejscowy market. Ceny nie za duże, jak dla Norwegów. Dla nas jednak są zawrotne. Kupiliśmy jedynie piwo miejscowe, aby spróbować. W porównaniu do cen naszego piwa to bardzo drogo. Nasze jednak smakuje lepiej. Wieczorem grill i długie rozmowy, nie nocne, bo tu nie ma nocy. Kolejny dzień dość wcześnie, a my wypływamy dalej. Sandnes Ioan leży na wysokości 60 stopni 0 minut, a 66 stopni 33 minuty to już za kołem podbiegunowym, gdzie słońce już nie zachodzi. Prawdziwej nocy to my nie widzieliśmy na całym rejsie. Grill był z okazji moich imienin i urodzin Tomka. Ja nawet dostałam kwiatki. Śniadanie urodzinowo-imieninowe i jest super. Na pokładzie ciekawostka. Mamy taki wiatr, że żagle stawiamy na motyla. To bardzo rzadko się zdarza na Solanusie, więc robimy zdjęcia. Asia szuka najlepszej pozycji. Pełny luz. Kapitan odpoczywa. Staszek w kambuzie. Przydałoby się jedynie więcej niebieskiego nieba. Niestety, na kolejną wachtę trzeba się ubrać w grubsze sztormiaki, bo nie tylko nie mamy niebieskiego nieba, ale zaczyna padać. Przekroczyliśmy już koło podbiegunowe. Do Bodo nie wpływamy. Płyniemy prosto na Lofoty. Pod pokładem dyskusje, co i gdzie będziemy oglądać na Lofotach. Lofoty witają nas bardzo kiepską pogodą. Pochmurno i deszczowo. A jak dalej było, to już opowiem w kolejnym filmie.